Wybory wyborami, ale popatrzcie, jaka ładna jesień. Zwłaszcza tu. Może nie o takie Polskę walczyłem, ale o taką jesień na pewno. Nie umiem znaleźć jednej książki. Od dawna. To jest Śmierć pięknych saren, która jest uważana przez Mariusza Szczygła za jedną z najbardziej antydepresyjnych książek na świecie. Nie wiem, czy komuś pożyczyłem, czy gdzieś tutaj się na półce zgubiła, ale szukam jej na potrzeby dzisiejszego filmiku, bo dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o książkach, które pozwolą zapomnieć o wyborach. Mnie już strasznie męczy temat wyborów, więc jeżeli chcielibyście też o nim zapomnieć, jeżeli chcielibyście się przenieść do innego świata, świata wygenerowanego w książkach, to mam dla was kilka książek. Jedną z nich jest właśnie Śmierć pięknych saren. To jest zbiór opowiadań, nieduża książeczka, autorstwa Oty Pawla. Ota Paweł to jest pisarz, dziennikarz też, to był pisarz. Był pisarz i dziennikarz sportowy czeski, który najpierw właśnie zajmował się reportażem sportowym, był sprawozdawcą sportowym, pisał o różnych imprezach, m.in. o wyścigach kolarskich, o skokach narciarskich, napisał świetną książkę Bajka o Raszce, to jest książka o skoczku narciarskim, o Jiżym Raszce i to jest reportaż sportowy napisany jak bajka właśnie. Ale nie o tej książce, chciałem wam opowiedzieć o Śmierci pięknych saren. Tak jak już powiedziałem, Śmierć pięknych saren jest uważana przez Mariusza Szczygła za jedną z najbardziej antydepresyjnych książek świata. Więc jeżeli nie za bardzo czujecie się po wyborach, to może sięgnijcie po tę książkę. To jest zbiór opowiadań trochę autobiograficznych, bardzo mocno inspirowanych życiem Oty Pawła. I Ota Paweł opisuje w nich swoje dzieciństwo, swojego ojca i jego perypetie, na przykład o tym, jak był słynnym sprzedawcą i bardzo dużo zarabiał. Ale jest to przede wszystkim książka o wojnie, ale książka o wojnie napisana w taki sposób, no właśnie. W tej książce jest wojna, ale jej nie ma. W tej książce jest na przykład Holokaust, ale on się odbywa gdzieś tam w tle, pobrzmiewa bardzo złowrogo. Ale mimo tego, że go nie ma, to on jest straszny. Mimo tego, że młody Ota Paweł chodzi na ryby, to w tej książce czuć taki złowrogi ciężar tych wielkich wydarzeń historycznych, które zdeterminowały później życie Oty Pawła. Dalsze, dorosłe życie Oty Pawła. Polecam wam, jeżeli nie czytaliście Śmierć pięknych saren. To byłaby pierwsza książka, którą chciałbym wam pokazać. Druga książka, jaką chciałbym wam pokazać, taka, dzięki której przeniesiecie się do zupełnie innego świata. To też jest nieduża książeczka. Ale jest to książka nagradzana bardzo mocno. Ale zanim to wszystko, chciałbym wam pokazać pewną książkę, a właściwie atlas, książkę z wydawnictwa Rebis, który przyszedł do mnie kilka dni temu. Pokazuję wam ten atlas w ramach współpracy z wydawnictwem Rebis. Zdałem sobie właśnie sprawę, że nie mam w ogóle żadnego atlasu w domu. Ale to nie jest atlas z mapami, to jest atlas zdjęć ziemi uzupełniony tekstami. No zresztą sami zobaczcie. To jest książka ze wstępem Davida Attenborough, czyli faceta, którego znacie na pewno, bo przygotowywał filmy przyrodnicze. Ostatnio mnie strasznie kosmos prześladuje. Czytam książkę o kosmosie, wyszedł numer znaku, miesięczniku znak o kosmosie i teraz tutaj. O, tak jak powiedziałem, słowo wstępne od Davida Attenborough. I to jest książka, w której możecie znaleźć teksty i zdjęcia. Zdjęcia, jak widzicie, są z różnych miejsc na świecie. A teksty dotyczą naszej planety oczywiście. Dotyczą zmian klimatycznych, bardzo ważnego tematu współcześnie.
I to jest właśnie książka głównie poświęcona zmianom klimatu, wpływom tych zmian na Ziemię, na nasz klimat, na zwierzęta, na rośliny, na ludzi. Więc jeżeli interesujecie się takimi rzeczami, to może powinniście się zainteresować właśnie tą książką, bo tak jak powiedziałem, to jest atlas, ale jak widzicie, to nie jest atlas wyłącznie ze zdjęciami. Zdjęcia oczywiście są piękne, ale tutaj są teksty, które możecie przeczytać. Więc to nie jest tak do końca, że to jest książka tylko do oglądania, ale to jest też książka do czytania. Oczywiście łatwiej, przyjemniej ogląda się, kiedy możemy podziwiać takie zdjęcia. O Boże, jakie słodkie. O, znowu wilk. Ładne zdjęcie. A więc tak wygląda ta książka. Jeszcze raz pokażę Wam okładkę. Nasza planeta. A i w ogóle jest film, seria dokumentalna na Netflixie. Jeżeli ktoś ma Netflixy, to może się zainteresować. Nasza planeta. Gugły. Gugły to jest książka, która otrzymała nagrodę Bookera, tak jak powiedziałem. To jest opowieść o młodej dziewczynie, która dorasta na wsi. Jest to mała książeczka, ale bardzo taka intymna, taka, która ten świat małej wioski pokazuje bardzo z bliska i właśnie dzięki temu można niezwykle mocno wsiąknąć w ten świat przedstawiony i całkowicie się w nim zatracić. Ta książka mnie się podobała przede wszystkim ze względu na język, bo Wioletta Grzegorzewska pisze tak, że bardzo dużo można wyczytać między wierszami. Ta książka, mimo tego, że jest właśnie taka cieniutka, ma bardzo głęboką i bardzo dużo tej treści jest w niej. Oprócz tej warstwy takiej dosłownej, którą czytamy, właśnie można zobaczyć, jak wiele opowieści jak gdyby jest zawartych właśnie w tych przerwach między wyrazami, tak można powiedzieć. To na pewno będzie ciekawa książka, zwłaszcza dla tych, którzy pochodzą z małych miejscowości, ale wydaje mi się, że każdy odnajdzie w niej siebie, bo to nie jest tylko opowieść o tym, jak się dorasta w małych wioskach, ale to jest generalnie opowieść o dorastaniu, o trudach dorastania, o tym, co się z tym dorastaniem wiąże. To jest przede wszystkim książka o odkrywaniu trochę siebie, o odkrywaniu paradoksów w sobie, paradoksów życia, o radzeniu sobie troszeczkę z dorosłością. Dużo tematów jak na taką małą książkę, no ale mówiłem Wam, że to jest bardzo skondensowana opowieść. Bardzo Wam polecam. Może tylko na jeden wieczór starczyć, taka nieduża treść, ale mimo wszystko warto. Wioletta Grzegorzewska, Gugły. Następna książka to też jest książka niewielka i bardzo skondensowana. Kucając Andrzeja Stasiuka. Niewielka książeczka, pięknie wydana. Zbiór opowiadań. Przenosi nas w zupełnie inny świat, z dala od polityki, to przede wszystkim na tereny bardzo, na takie też tereny wiejskie, prowincji. Trochę do Beskidu Niskiego, a właściwie przede wszystkim do Beskidu Niskiego. To są opowiadania bardzo mocno związane właśnie z naturą, z tym takim połączeniem człowieka z naturą. Tu są opowiadania o zwierzętach, tu są opowiadania o tym, jak mieszka się w takich odludnych miejscach, jak Beskid Niski. No, może nie do końca odludnych, no ale jednak z dala od wielkich miast. Andrzej Stasiuk jest jednym z największych pisarzy współczesnych, dlatego warto go czytać. I Stasiukowi udaje się to, co się udaje wszystkim wielkim pisarzom, czyli nawet w malutkich tekstach potrafią zawrzeć jakąś ważną refleksję i zbudować bardzo ciekawą historię. Kucając jest naprawdę, mimo że jest takie nieduże, mimo że może się wydawać, że malutkie teksty nie są w stanie nas przenieść i zbudować taki świat, w który całkiem wsiąkniemy, to jednak Stasiukowi się to udaje, więc bardzo Wam polecam Kucając. Też książeczka na jeden wieczór, ale warto. Chciałem Wam po raz kolejny
polecić Księgi Jakubowe, bo to też jest książka, dzięki której na pewno przeniesiecie się w zupełnie inny świat, ale dam sobie spokój, bo polecałem ją w ostatnim i w przedostatnim filmie. Pokrótce, jeżeli jesteście zainteresowani, co możecie znaleźć w Księgach Jakubowych Olgi Tokarczuk, odsyłam do dwóch poprzednich filmików, tam o nich trochę więcej mówię. A teraz Wam pokażę książkę, która totalnie przenosi w inny świat i totalnie pochłania i jest właśnie taką powieścią totalną, stąd te słowo. I to też jest powieść jednego z autorów, którzy byli wymieniani wśród kandydatów do Nagrody Nobla. I to jest Pamięć Petra Nadasza. Gigantyczna książka. 800 stron. Inny świat, zupełnie inny świat, bo Węgry. Węgry XX wieku. Trochę polityki w tej książce jest, ale tutaj ta polityka stanowi tło i to jest polityka węgierska, właściwie już teraz historia. Historia Węgier, najnowsza historia Węgier XX wieku. I na tle tej historii toczy się życie głównego bohatera, opisane w tej książce. To znowu jest książka o dorastaniu, o odkrywaniu siebie. I tutaj Nadasz bardzo mocno wiąże właśnie współczesną historię Węgier z historią osobistą głównego bohatera. I to jest tak, że jak się czyta tę książkę, to można ją właśnie czytać z kluczem takim historycznym i skupiać się głównie na pokłosiu wydarzeń. To są głównie wydarzenia z 56 roku, z powstania. Można się skupiać właśnie na tym wątku historycznym, ale można się skupiać na wątku osobistym głównego bohatera. To, co pochłania w tej książce tak bardzo, to fakt, jak pisze Nadasz, bo on pisze tak, że nie pozostawia czytelnikowi jakby miejsca na domysły. Jest bardzo precyzyjny w tym, co pisze. Wyobraźcie sobie, że jeżeli Grzegorzewska pisze, że czy jej główna bohaterka gdzieś szła, to nie opisuje tego, jak szła. Nadasz, kiedy opisuje, że jego bohater gdzieś idzie, to opisuje właściwie każdy krok. I to jest tak, że czytelnik nie ma czasu, nie ma możliwości dowyobrazić sobie tego, o czym Nadasz nie pisze, bo on pisze o wszystkim, on pisze totalnie. Nadasz no po prostu nie pozostawia domysłom miejsca na to, żeby się pojawiły. To jest bardzo wymagająca książka, nad nią trzeba się bardzo mocno skupić, właśnie ze względu na ten sposób pisania Nadasza, ale to jest bardzo ciekawe, niezwykle ciekawie się ją czyta i to jest super takie odmienne doznanie czytelnicze. Ja napisałem o tym, jak pisałem recenzję tej książki, to napisałem, że jak się czyta Nadasza, to jest tak, jakby się przesiadło ze słuchania disco polo Zenka Martyniuka do po prostu opery albo do muzyki poważnej. Do słuchania opery albo muzyki poważnej. No więc to są wszystkie książki, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli Wy macie jakieś propozycje, jeżeli macie pomysł, jaka książka również bardzo mocno przenosi w swój świat i pozwala zapomnieć na przykład o polityce, to napiszcie o niej w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, jakie książki podrzucicie. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie lajka, jeżeli podobał Wam się ten filmik, a jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. No i co? I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!